ciekawy dzień dzisiaj. 4 maja 2022. Jestem w Tarnowie. Zamierzam troszkę tu, chwilę tu spędzić. Pozwiedzać rynek. Zobaczyć różne ciekawe rzeczy, które się tu znajdują. W tej chwili kieruję się na jakiś skwer. Co to za skwer jest? Albo dawne koszary. Ogólnie za jakieś 3 godziny dołączy do mnie znajomy Marcin z czeluści Mordoru. Nie no, żarcik, z Warszawy. I we dwóch pojedziemy pociągiem na Piwniczną Zdrój. Gdzie ten koszar? W czasach zaborów Tarnów znajdował się w zaborze austriackim. Jak widzimy tutaj, jest pozostałość jednego z tramwajów, które zostały wypuszczone na ulicy Tarnowa od 1911 roku. Czy to nie jest pozostałość, tylko wierna replika, jak tu pisze. Rynek w Tarnowie. Jeden z najpiękniejszych rynków, nie licząc Krakowa. Tutaj otaczające mnie budynki dość mocno przypominają budowle takie, można powiedzieć, prawie że włoskie. Z XII i XIII wieku. Ogólnie ten rynek zaczęto budować mniej więcej w XVI wieku i skończono go pod koniec XVIII. Ma kształt czworoboku i został on wytyczony w 1330 roku. Władysław Kietek jest tak bardzo ważny dla miasta Tarnowa. Już mówię dlaczego. W 1330 roku wydał dokument lokacyjny dla Specymira Lewity, który tak naprawdę umiejscowił miasto Tarnów właśnie tutaj, gdzie teraz jesteśmy. W zasadzie już od średniowiecza Tarnów miał bliskie kontakty z Węgrami. W zamian za to, że przez miasto kiedyś przebiegał szlak handlowy, głównie transportowano węgierskie wina. I w ramach takiej współpracy w 2001 roku tutaj jest wspomniane, że fundacja Iroszot, węgierska fundacja Iroszot, ufundowała bramę seklerską imieniem Józefa Bema i Sandora Petofiego. Przyjechał Marcin. Siemanko. Gdzie ty jesteśmy teraz? Przy pomniku II wojny światowej, ale co konkretnie, to nie wiem.
Początków Tarnowa raczej szukałbym na Górze Świętego Marcina. Właśnie tam zwierzamy. Ma około 384 metrów i znajduje się około 4 km od płyty rynku w Tarnowie. Znaleziono tam pozostałości dawnych wiślan. Mini tężnia solankowa. Wdrapaliśmy się już prawie na tej górze. Wybudowany został kościół. Tutaj właśnie na tej górze są pierwsze wzmianki o Tarnowie. A oto mamy świętego Marcina, patrona tej góry, a tutaj mamy kolegę Marcina, który na tą górę się wdrapał. A tam, za cmentarzem, widzimy Tarnów w całej okazałości. To jaki plan na jutro? Wycieczka na Radziejową. Coś więcej opowiedz. No i powrót z Radziejowej. Także trzymać kciuki za nas, trzymać. Teraz powiedz coś mądrego. To jest nie ta pora. No cóż, zaszło drobne nieporozumienie. Mieliśmy wysiąść na Piwnicznej Zdrój. No, tak bez trzeba. Tak. 18 minut na piechotę. To trzeba pomyśleć inaczej, to przygoda jest. Przygoda.